Właśnie wjechaliśmy na sam początek Transfogarskiej, Transfogereszan. No i jedziemy. Do jakiejś pierwszej miejscowości mamy jeszcze 27 km. Ostra jest. O, to jest nasz bohater. Zdobył 55 litrów wody, zapakował i musiał wąchać żywe gówno. Masakra, dosłownie. Dobra, starczy tego dobrego. Transfogarska przywitała nas totalnym deszczem. To niesamowite, no ale co zrobisz? Mamy dzisiaj 8 lipca, a tutaj o. No, zrobiliśmy sobie przerwę. Jesteśmy 2200 coś w górach. To jest parking, wszystko zorganizowane w jakiś sposób. No, ale działamy generalnie. Stamtąd żeśmy się przyturlali. O, stamtąd. No i to co? Ostragany włócz. A coś na ciebie, tak, widzę, no, że nie możesz przeżyć. Nie mogę. No, jesteśmy dalej tutaj na parkingu. Góry są tu bardzo piękne, z tym, że mówię, no, wszystko mamy we mgle. No, tu jesteśmy nad jeziorkiem. No, widoki są naprawdę mega. Nawet przy tej pogodzie to robi wrażenie. Tak, okulary zaparowały. A ja? Tak jak nasz samochód. Dokładnie. Będziemy się ostro posiłkować, tak? No to tak, dostaliśmy do zupy paprykę. Do zupy jest papryka, pieczywo. Dwa rodzaje kiełbasek, cienkie i długie. Także wygląda super, tak? To ciekawe, co z tą papryką zrobić. A ciekawe, czy ona nie pikantna? Zjeść najlepiej.
także będziemy konsumować. Pozdrawiamy wszystkich. Bye! Idźmy w tunel. Oznaczenie 3,60. My mamy na szczęście tylko 3. A już się wystraszyłam. 2 km 230 metrów. Burak. Zrobiło się zimno, jest nam zimno, właśnie marudzimy. Spadły. Masakra. O Jezu, dosłownie tuż przed naszym samochodem. Po prostu ostro. Ten samochód nie przejedzie. To właśnie Jacuś, który próbuje coś tutaj spikczerować, żeby... Tam daleko no. Przybijają szczyty. Białe kropeczki. Przygody chrupaczy. Na Transfogarskim, tak? Tak. Tam daleko chodzą owce właśnie. Tu stoi nasz samochód. A? Trochę pada, ale co to? No. Co one jedzą? Co w takiej bliskiej tej? Jakie mokre te kuski. Ależ mokre. O. O i masz. Taka miejscówka fajna. Płynący strumień. Tu jestem ja. Za chwilę coś dokręcę za moment do tego filmu, ok? A to właśnie chciałem jeszcze pokazać, bo przy tej miejscówce właściwie skończyliśmy trasę właśnie transfogalską. Stoimy sobie właśnie w tym miejscu, gdzie nagrywaliśmy film. Tak poważnie. Jest mi zimno. A poza tym? Jest mi zimno. A dla mnie tak jak widać jest gorąco, fajnie jest, w porządku. W porządku jest w Rumunii. Uwaga na niedźwiedzie. Tak, już właśnie nagrywałem ten film wcześniej. No mam nagrany. A ja powiem, że no, jestem pod potężnym wrażeniem. W pewnym momencie dostałem gęsi skórki z wrażenia po prostu na tej transfogalskiej i no naprawdę. Z jednej strony szkoda, że nie mieliśmy słońca totalnego i przejrzystości, bo na pewno no, widoki te, które my widzieliśmy, to nie są nawet, nie wiem, 10-20% może, nie więcej. A z drugiej strony to dopiero byłby strach, jakby się zobaczyło tą przestrzeń. No a po trzecie byśmy nie wjechali, bo poniedziałek, wtorek, środa. Trasa miałaby być zamknięta. Poniedziałek, wtorek jest zamknięta, tak. Tak było napisane na tablicach przed wjazdem. Dlatego zdecydowaliśmy się... Opcja była taka, że albo jedziemy dzisiaj, kiedy pada, albo nie jedziemy w ogóle. No i tyle. No. Więc wybraliśmy tą opcję, no, że już jak przyjechaliśmy tu 1500 km, no to co? Nie, dobra, to nie jedziemy. No dobra, nie jedziemy, zawracamy. Zgadza się. No dobra. Thank you.
całą nockę jak żeśmy spali, to padał deszczyk i nic się nie zmieniło. Cały czas tak jak padał, to i pada. To tak jak widać na załączonym obrazku. Bo jest jakiś rajd, który właśnie z Transfogarskiej z góry zjeżdża w dół. Intensywny to on nie jest. Ruszyliśmy, puścili nas. Jedziemy taką krętą górską drogą, no i tyle, no. Są one niesamowite.